Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Dziś taki pogrzebowy temat o tym, jak Kaczyński swoim jarkowym, takim prawdziwym jarkowym, bo to jego decyzja, jego rządu, dobija polskich przedsiębiorców. To będzie rekordowy wzrost, rekordowy w historii składek na ZUS o ponad 17%. To będzie zarówno najwyższe ujęcie procentowe, jak i kwotowe. Składki na ZUS to są takie składki, które należy płacić w Polsce niezależnie od tego, czy się ma dochody, czy się ich nie ma. To jest tylko oczywiście wierzchołek góry lodowej, bo te podwyżki nie obejmują składki zdrowotnej. Ta jest opłacana przez firmy w zależności od formy opodatkowania i to jest szczególnie groźne, to jest szczególnie niebezpieczne w sytuacjach, w których nadchodzi naprawdę gigantyczny kryzys. To jest kryzys, jakiego nie było w Polsce przynajmniej od początku lat 90. To nie jest taki kryzys, jaki był w 2000 roku, gdzie gospodarka zeszła praktycznie do zera, ale jednak nie zaliczyła spadku PKB. To nawet nie jest taki kryzys z lat 2008-2009, kiedy Donaldowi Tuskowi i jego ekipie udało się uczynić z Polski słynną zieloną wyspę, jedyną bodajże wtedy w Europie. Tym razem mamy gigantyczny problem polegający na wzroście kosztów energii. Chodzi tutaj o firmy, które produkują, firmy, no, przemysł, który korzysta z prądu, gazu ziemnego, także z innych paliw. W tych wypadkach niektóre z tych firm mają 10-krotny wzrost kosztów. To powoduje reakcję łańcuchową, dlatego że jeżeli firmy dostają takie rachunki, no to będą ograniczać bądź też zawieszać swoją działalność. Będą zwalniać pracowników. Nastąpi po prostu reakcja łańcuchowa. To są rzeczy, których rząd PiS w ogóle nie kalkuluje. Oni w ogóle nie wiedzą, w jaki sposób to wpłynie na gospodarkę. Niedawno właśnie przedsiębiorcy apelowali, chodzi o Polską Federację Producentów Żywności, aby rząd się ogarnął, ponieważ te koszty będą szły do góry gigantycznie. Rząd na razie PiS-u stara się przede wszystkim myśleć o tym, żeby zabezpieczyć odbiorców indywidualnych, nie zdając sobie sprawy tak naprawdę, że przedsiębiorcy mają równie ważny, jeżeli nawet nieważniejszy miejscami, moment, znaczy taki oddziaływania na gospodarkę, dlatego że jeżeli ludzie potracą pracę, nie będą mieli gdzie pracować, to również wpłynie na ich sytuację materialną. Krótko mówiąc, odnoszę wrażenie, że rząd PiS-u nie ma zielonego pojęcia, co nadciąga. To znaczy, to są po prostu dyletanci, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, co się dzieje. To było widać tego typu problem, kiedy ludzie im sygnalizowali na przykład w zeszłym roku, w połowie roku, w 2021 roku, że pomysł Polskiego Ładu jest chybiony. Oni ignorowali wszelkie ostrzeżenia. Nawet wtedy, kiedy w listopadzie i grudniu zaczęły się spadki, zawieszania firm i mieli już taki prosty sygnał od rynku, że to, co oferują, jest złe, nie nastąpiła żadna refleksja. Dopiero kiedy nastąpiła gigantyczna katastrofa związana z Polskim Ładem, która zaowocowała po prostu wizją katastrofy budżetowej już w marcu, dopiero wtedy zaczęli działać i wycofywać się z tego, tworząc gigantyczny bajzel prawny, który jeszcze dodatkowo właśnie utrudnia teraz działanie w tym kryzysie. W każdym razie kryzys energetyczny może w Polsce, kryzys dostępu, pociągnąć ze sobą kryzys z dostępem żywności. Krótko mówiąc, w Polsce będzie mniej żywności, będzie ona droższa, być może będziemy musieli posiłkować się żywnością importowaną. To wszystko, ta cała drożąca energia spowoduje już teraz gigantyczne na przykład wzrosty cen pieczywa. To z kolei powoduje wzrost, znaczy spadek popytu. No, krótko mówiąc, to są wszystko mechanizmy takie samonapędzające się. To znaczy jeden kryzys w jednej branży
napędza w drugich. To znaczy, zatrzymanie firm produkcyjnych powoduje konieczność redukcji tam kosztów. To się odbija na firmach, które z tymi firmami, które wstrzymują z powodu podwyżek właśnie gigantycznych rachunków za energię, za gaz. To z kolei powoduje u partnerów tych firm też problemy finansowe. To z kolei też powoduje, że wszystkie te firmy zaczynają zwalniać pracowników. To jeszcze nie jest widoczne w statystykach, ale zaraz będzie i widać w ogóle brak przygotowania przede wszystkim, brak świadomości rządu PiS, że to jest, znaczy to jest takie, bo to nawet pracodawcy RP oficjalnie zwracali uwagę premierowi Morawieckiemu, że ta utrata miejsc pracy nastąpi i nie ma żadnej refleksji po stronie rządowej. Jest dokładnie tak samo, jak było w wypadku Polskiego Ładu, że jakoś to będzie. To wszystko każe wrócić do sytuacji z początków rządu PiS-u, kiedy Jarosław Kaczyński domagał się inwestycji od firm. Jak pamiętamy, wówczas Polska, kiedy PiS obejmował władzę, Polska miała poziom inwestycji taki, jaki miała średnia Unia Europejska. PiS oczywiście krzyczał, że jest to za mało. Problem na tym polega, że praktycznie całe rządy PiS-u, to kiedy cała Unia Europejska zwiększa stopniowo udział inwestycji w PKB, to w Polsce on spada i to wyraźnie. I Jarosław Kaczyński w pewnym momencie, niespecjalnie rozumiejąc te wskaźniki, ale będąc poinstruowanym, że jest to bardzo, ale to bardzo źle, ogłosił, że to jest skandal, że przedsiębiorcy w Polsce nie chcą inwestować, że chcą w ten sposób wymusić zmianę najlepszego rządu. No to się nie mówi o najlepszym rządzie, ale takie jest to w domyśle, że to jest po prostu decyzja polityczna. Nie, to nie jest decyzja polityczna, to jest decyzja oceniająca politykę ekonomiczną obecnej władzy, politykę gospodarczą. PiS jest, krótko mówiąc, kompletnie nieobliczalny. I teraz jak Państwo popatrzycie na stan gospodarki, to zrozumiecie, że przedsiębiorcy w swojej masie, ograniczając już kilka lat temu inwestycje, doskonale przewidzieli, że długofalowo rządy PiS-u odbiją się na gospodarce negatywnie. To jest taka ludowa mądrość, to znaczy przedsiębiorcy zawsze inwestują wtedy, kiedy uważają, że mają szansę zarabiać i wskaźnik polityczny, że ktoś nie zainwestuje dlatego, że mu się nie podoba rząd, jeżeli ktoś tak mówi, to jest po prostu infantylny. Tutaj była po prostu trzeźwa ocena bardzo, na początku bardzo takiego ryzykownego planu, który coraz później gospodarczego, który się przeradzał po prostu w plan szkodliwy. PiS nie zrobił żadnej reformy finansów publicznych. Wydawał pieniądze i pomimo prosperity generował ogromne zadłużenie Polski. To jest, drodzy Państwo, taka sytuacja, w której ktoś, powiedzmy sobie, dostaje świetną pracę, zarabia 20 tysięcy miesięcznie, ale i tak się zadłuża na dodatkowe 5, 7, 10, ponieważ chce żyć na jeszcze wyższym poziomie. Problem się zaczyna wtedy, kiedy przychodzą czasy, w których on traci zdolność zarabiania kasy, zarabia 10 i w tym momencie mu się powrajaszają warunki kredytowe, bo potrzebuje już pożyczyć nie te 7, 10, które powiedzmy sobie pożyczał do tej pory, tylko teraz potrzebuje pożyczyć 27, 20, przepraszam, 17, 20. I tutaj mamy teraz takie do czynienia, że PiS po prostu przeżarł okres prosperity. PiS dlatego wygrał te wybory w 2019 roku dosyć pewnie, dlatego że po prostu zasypywał, było to taki czas po prostu przeżerania pieniędzy i zadłużania się. I teraz, drodzy Państwo, jesteśmy po prostu w czarnych czterech literach, dlatego że wdrożenie jakichkolwiek sensownych planów oszczędności, które są konieczne, jeżeli na przykład chcemy powstrzymać inflację, są tak naprawdę bardzo bolesne. A PiS ma teraz sezon wyborczy i oni tego nie chcą zrobić. W efekcie mamy sytuację taką, że inflacja szaleje.
Szanowni Państwo, inflacja dwucyfrowa będzie jeszcze nam towarzyszyć przez cały 2023 rok i obawiam się, że szczyt tej inflacji to zaczniemy mieć dopiero na koniec rządów PiS-u, dlatego że ona zacznie spadać dopiero wtedy, kiedy PiS przestanie drukować pieniądze puste, kiedy przestanie łagodzić własną politykę inflacyjną rozdawaniem kasy. Słynne rozdawanie tych zasiłków emerytalnych, te trzynastki, te czternastki, to są tylko i wyłącznie rekompensaty za inflację, która powoduje, że zabierają emerytom świadczenia. I niewypłacenie tego no, powoduje błyskawicznie bardzo potężne odczucie zubożenia, więc oni to wypłacają. Tym samym znowu nadają kolejne impulsy inflacyjne. I tak to się toczy, powiększa się to. PiS trochę zgromadził kasy. Zgromadzili te pieniądze po to, żeby oszukać wyborców, żeby w przededniu wyborów na kilka tygodni, najlepiej pewnie z ich punktu widzenia optymalne byłyby 2-3 miesiące, nie wiadomo czy forsa wystarczy, obniżyć ceny życia, obniżyć ceny paliw, pokazać, że się ma czarodziejską różdżkę, że się jest świetnym rządem. Oni mają takie przekonanie, że ludzie są głupi i nie zjajarzą, że jest to tylko i wyłącznie oszustwo. Mają teraz jednak gigantyczny problem, ponieważ zimą może, drodzy Państwo, po prostu zabraknąć ciepła. W Polsce na skutek ich polityki, kiedy nastroje w polskich przedsiębiorców są tragiczne, takie jak w momencie, kiedy PiS ogłaszał zamykanie gospodarki i lockdowny. I pracodawcy RP na przykład apelują do rządu, żeby podał, jakie on ma czarne scenariusze. I rząd PiS-u nie pokazuje, co on chce zrobić, jak będzie po prostu takie po prostu mocne walnięcie. A przeciętny Polak, karmiony tą propagandą sukcesu przez PiS, nie przejmuje się w ogóle kryzysem energetycznym. To jest najgorsze, drodzy Państwo. Cała bogata Europa oszczędza. W tej chwili już latem były ograniczenia w największych krajach typu Niemcy, typu Hiszpania, gdzie tam nawet ograniczano stosowania, to znaczy tak, żeby nie ogrzewać, jeżeli temperatura jest w pomieszczeniach już mać ponad 19 stopni, to żeby nie dodatkowo ich nie ogrzewać, żeby nie stosować klimatyzacji, jeżeli temperatura nie przekracza 27 stopni. Niemcy na przykład zakazali też stosowania otwartych drzwi w sklepach, podświetlania reklam i billboardów, podgrzewania prywatnych basenów. Nawet Finowie, ci Finowie, którzy słyną na całą Europę i świat z saun, mają takie sugestie, aby ograniczyć korzystanie z tego narodowego, fińskiego sposobu relaksu. W Grecji, w tej słynnej Grecji, wśród tych Greków, którzy słyną z beztroskości, tam się wprowadza cyfrowy sposób monitorowania zużycia energii, żeby ludzie mogli na bieżąco wiedzieć, co się dzieje. W Polsce nic takiego nie następuje. Można odnieść wrażenie, że rząd PiS-u, rząd Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, bo chociaż on z niego wyszedł, to wciąż jest jego ojcem i tym człowiekiem, który tak naprawdę decyduje o tym, że ten rząd trwa. To wygląda, jak oni by wręcz chcieli wywołać ten kryzys. Szanowni Państwo, idą gigantyczne podwyżki dla kosztów dla przedsiębiorców, kosztów funkcjonowania, bez których nie są w stanie funkcjonować, ponieważ większość firm, nawet nieproducenckich, i tak ma na przykład koszty paliwa w tym, natomiast no, koszty prądu jakieś tam każda ma, no powiedzmy, jeżeli to nie są firmy produkujące, no to te koszty, to wzrost kosztów tych no, nie będzie morderczy. Natomiast na wszystkich to się skupi. I rząd PiS, szanowni państwo, nie ma żadnego planu. Oni po prostu płyną na zderzenie z krow. Ludzie im mówią, płyniecie na to zderzenie, czy wy macie szalupy, czy wy w ogóle wiecie, co się stanie, jak my w to uderzymy, czy w ogóle macie jakiś plan, a oni milczą. Szanowni państwo, ja nie chcę być czarnowidzem, ale
to może być naprawdę tąpnięcie gigantyczne. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, co wówczas politycy PiS będą mówić, że co ich trafiło. Szanowni Państwo, trudno tutaj mówić, że się ten materiał podobał, ale jeżeli Wam się podobał, to prosiłbym o subskrypcję tego materiału, o subskrypcję kanału i udostępnianie tego materiału jak najszerzej. Państwu poproszę też o wizytę na stronie wieści24.pl. Tam mamy taki specjalny news, czyli poczet ponad już w tej chwili, prawie już, bo to jeszcze nie do końca, 800 afer PiS-u, są tam afery kryminalne, obyczajowe, z głupoty. W każdym razie każdy coś znajdzie miłego, można czytać do rannej kawy zamiast kawy, bo też pobudza, krew zalewa, a najlepiej udostępnić, taka moja prośba. Oprócz tego polecam Państwu Historię bez cenzury, to jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. I w tym numerze napisałem dla Państwa tekst Polska klęska tysiąclecia, o tym, że przegraliśmy II wojnę światową. Przegraliśmy ją na własne życzenie, bo mieliśmy rząd taki, jaki jest rząd PiS-u, który się nie przejmował ostrzeżeniami. Nawet w czerwcu 1939 roku dostali książkę, w której im dokładnie opisano cały system, czym się skończy cała II wojna światowa, że napadną nas Niemcy, wbiją nam nóż Sowieci, podzielą pomiędzy siebie Polskę, na końcu zaś polski rząd emigracyjny zderzy się z faktem, że sojusznicy zapłacą Związkowi Sowieckiemu naszymi wschodnimi terytoriami za pomoc w pokonaniu Niemców, a potem Sowieci obejmą kontrolę nad Polską. Byli ostrzegani, zlekceważyli, mieliśmy wrzesień. Pewnie możemy się spodziewać, że skoro sanacja 2.0, jak się nazywają te rządy, to możemy mieć gospodarczy wrzesień, tylko że będziemy go mieli w listopadzie albo w grudniu. Do zobaczenia Państwu.